Cześć! Cieszę się, że jesteście z nami podczas trzeciego odcinka z serii Jak wykonać swój film w programie iMovie. Dzisiaj opowiemy nieco o precyzyjnych narzędziach edycji, o tym, jak modyfikować klatki filmu, jak dokonywać podstawowej obróbki kolorów i wykonywać prawidłowe kadrowanie. Zapraszam! Mamy teraz trzeci odcinek naszego tutoriala. Jak edytować filmy w iMovie. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się już, jak przycinać konkretne klatki filmu, jak układać je, zmieniać ich kolejność. Teraz omówimy bardzo ważną część, czyli narzędzia szczegółowej edycji. Jeżeli chodzi o ten ekran w prawym górnym rogu, czyli ekran podglądu waszego filmu, nad nim znajdują się takie ikonki i te ikony będą odpowiadały różnym funkcją programu iMovie, dzięki którym możecie zmieniać wasze poszczególne kadry, sposób, w jaki są prezentowane na waszym filmie. No to jest tak naprawdę najważniejsze, jeżeli chcecie nadać temu filmowi takiego indywidualnego stylu. Więc jeżeli pracujemy nad konkretnej klatce, pamiętajcie, że zawsze zaznaczamy tą konkretną klatkę. Ona jakby, znaczy nie tyle klatkę, co wręcz fragment. Zaznaczamy ten fragment na timeline, czyli na naszej osi czasu i on wtedy dostaje taką żółtą ramkę wokół siebie. Wtedy wiemy, że jeżeli będziemy edytować coś, no to edytujemy właśnie ten konkretny fragment filmu. Możecie też zaznaczać więcej elementów filmu naciskając klawisz Command i klikając myszą na przykład te cztery fragmenty albo z Commandem ponownie odklikując i wtedy robi nam się ich mniej. Mogą być jeden, dwa. Jak mamy oznaczone je żółtą ramką, wtedy będziemy edytować za pomocą tych ikon ten konkretny fragment filmu. Więc zaczynając od lewej strony, automatyczne poprawienie jakości oznacza, że jeżeli mieliście na przykład jakiś film, którym pewne parametry, takie jak jego naświetlenie, kontrast i pozostałe parametry filmów nie są idealne według programu, no to pomoże Wam to jednym kliknięciem jakby skorygować. Natomiast możecie oczywiście zrobić to też osobiście. No i do tego zachęcam, bo dzięki temu macie większą kontrolę też nad tym, co na Waszym filmie się dzieje. Kolejną ikonką jest wyrównanie kolorów i pojawia nam się kilka różnych opcji. Automatycznie oznacza, że będziemy mieli automatycznie korygowane kolory przez program iMovie. Jeżeli klikniemy dopasuj kolor, tak naprawdę możemy zaznaczyć sobie klatkę, z której chcemy jakby dopasować kolory, żeby były tak samo uwzględnione na tej drugiej klatce. Możemy sobie x-ikiem teraz to zamknąć. Bilans bieli oznacza, że tak naprawdę możemy taką pipetą pobrać jakiś kolor, który chcemy, żeby był jakby dominujący. No i jeżeli to zatwierdzimy, program też będzie dobierał jakby parametry pod balans bieli do tego koloru. Jeżeli klikniemy X, to wychodzimy z tego ponownie. Wyrównanie odcienia skóry będzie można na przykład sprawić, że osoba, która ma trochę bardziej czerwoną twarz, będzie miała wyrównany ten kolor skóry. Również pobieracie kolor za pomocą pipety, klikacie ten ptaszek i to się wykonuje. W kolejnej ikonce macie korekcję kolorów. To jest coś, co się używa, no powiedzmy, troszkę częściej. Można dostosować cienie, można dostosować jasne fragmenty, przeciągając i łapiąc za te kulki, które tu widzicie. Można też tak naprawdę sprawiać, że kolory będą, tak jak tu widać, bardziej w stronę cieni, bardziej w stronę jasności. Możecie korygować też kontrast, czyli to będzie z kolei ta kulka. No musicie popatrzeć, jak na waszych poszczególnych klatkach będzie to wyglądało. Łatwo wrócicie też do podstawowych parametrów filmu, w momencie, kiedy te kulki będą wszystkie jakby oddalone w miarę równo od siebie. Tu macie z kolei możliwość pozbawienia filmu jakby intensywności kolorów lub dodania tej intensywności kolorów albo zmienia barwy danej fragmentu filmu na chłodniejszą lub cieplejszą. Jeżeli klikniemy wyzeruj, to wszystko wraca do podstawowych swoich parametrów, takich jak ten film został zastany przez program iMovie. Kolejną opcją jest kadrowanie. Kadrowanie w stylu dopasuj strukturę, tak? Czyli dany
rodzaj jakby ekranu. Mówi się o stosunku ekranu 4:3 albo 16:9, w zależności w jakim rodzaju pliku nagrywaliście, to taki plik będzie tu widoczny. Też bardzo ważne, że jeżeli nagrywacie pionowo, na przykład z takim zamysłem, żeby to trafiło na serwisy takie jak Instagram, no to będziecie niestety mieli dużo więcej zabawy później z dopasowaniem takiego kadru, ponieważ będziecie mieli czarne jakby fragmenty i ramki po lewej i prawej stronie od tego pionowego kadru. Dlatego też w pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jak ważne jest zaplanowanie tego, jak się kręci i dlaczego lepiej kręcić poziomo. Kadruj, aby wypełnić, to opcja, która pozwala nam, jeżeli na przykład mamy klatkę, która nie jest prostokątna, jest na przykład kwadratowa, no to wtedy wypełniamy sobie poniekąd całość naszego ekranu, ale tylko środkowym fragmentem. Więc też jeżeli macie, powiedzmy, klatkę, której musicie użyć, a która jest pionowa, no to wtedy on z tej pionowej klatki wyjmie jakby poziomy, prostokątne ujęcie, którego możecie użyć. Ken Burns to bardzo ciekawy efekt. Jeżeli macie na przykład klatkę pionową, będziecie mogli sprawić, że obraz wędruje, powiedzmy, od góry do dołu takiej klatki. Pokażę Wam to teraz na przykładzie takiego właśnie filmu, który był robiony z zamysłem instagramowym. Cała Polska teraz na kwarantannie lubi piec, w związku z tym jest też taka opcja, że tego typu filmy będziecie chcieli w jakiś sposób wyedytować i ja ten film z domowej roboty pizzą wrzucam tutaj jako klatkę, którą będziemy edytować. Macie teraz możliwość zobaczenia, jak właśnie wygląda wypełnienie tego kadru, jeżeli kadr jest pionowy, a wy chcecie z niego zrobić kadr poziomy. No a Ken Burns to jest po prostu poruszanie się, czyli jakby zrobienie z klatki nieruchomej klatki ruchomej. Tu ponownie jest podłożony podkład muzyczny, ale bez podkładu też będzie po prostu się poruszał ten film, mimo że jako klatka był projektowany, żeby się nie poruszać. To są opcje kadrowania. Jeżeli chcielibyście obrócić wasz film, bo z jakiegoś nietypowego powodu jest on na przykład jak przewrócony do pion, no to w tym momencie możecie użyć tych opcji i poodwracać sobie film, żeby uzyskać taki konkretny efekt artystyczny. Stabilizacja to kolejna opcja. Jeżeli chcemy, mamy bardzo mocno poruszone wideo i je stabilizować, możemy zaznaczyć tą opcję. Jeżeli chcecie tego używać, no to też musicie dać programowi chwilę na to, żeby przemielił ten wasz fragment, który ma stabilizować. No później możecie też go sobie odtworzyć, żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście efekt, który was satysfakcjonuje. Pamiętajcie, że stabilizacja optyczna w waszych na przykład najnowszych iPhone'ach albo w innych sprzętach często będzie wystarczająca i nie musicie później już nic stabilizować. Dalej mamy opcję dźwięku, czyli jeżeli film nie ma żadnego dźwięku, to Wam się będzie pojawiało tutaj w tej niebieskiej części, no to też nie możecie edytować tego dźwięku. Natomiast tu mamy fragment, w którym jest ten dźwięk, więc jak przejdziemy tutaj, możemy sobie na przykład sprawić, że głośność tego dźwięku do danego filmu będzie mniejsza lub większa. Jak widzicie, ten obszar na niebieskiej części pod filmem wtedy się zredukować, jeżeli dany dźwięk jest na przykład z wiatrem w tle albo jakiś szum jednostajny, to wtedy możemy to wyedytować i zredukować ten szum tła. Kolejna opcja, czyli przyspieszanie. To jest bardzo ciekawa opcja z punktu widzenia kreatywnego. Możemy sobie dany klip, czyli dany fragment filmu puścić w normalnej prędkości. Możemy sobie przyspieszyć dany film. No jeżeli przyspieszymy go dwukrotnie, to oczywiście widzimy tutaj, że zrobił nam się ten film mniejszy na timeline'ie, no bo jakby zajmuje dwa razy mniej czasu i tak samo z opcją 4, 8 czy 20 razy. Możemy ten film spowolnić, wtedy jeżeli spowolnimy film o 50%, no to ten film będzie tak naprawdę dwa razy dłuższy. Wtedy macie też odpowiednie ikonki żółwia lub królika na danym filmie, który jest spowolniony, żeby wiedzieć, które już spowalnialiście. Jeżeli chcecie użyć tak naprawdę własnych parametrów, czyli spowolnić film, ale do poziomu 67% też możecie to zrobić. Po prostu wpisujecie daną wartość i klikacie Enter. Jeżeli zrobicie tutaj 120%, no to ten film przyspieszy.
Więc tutaj możecie wpisywać dowolną wartość, jaka Wam pasuje, na przykład dlatego, że utwór muzyczny, który jest podłożony pod spodem, no będzie miał konkretne wymagania, że ten fragment filmu ma się kończyć w danym momencie i chcecie go dokładnie o tyle przyspieszyć lub spowolnić. Możecie też wybierać stop klatkę, czyli tak naprawdę dany fragment filmu, jaki tu widzicie, będzie nie poruszał się przez dany okres czasu, później będzie kontynuowany. Dzięki, że byliście z nami. To był trzeci odcinek, w którym dowiedzieliście się, jak edytować już bardziej precyzyjnie pewne rzeczy w iMovie. Zapraszam Was na czwarty, ostatni odcinek, w którym opowiemy trochę o dodawanych gadżetach, przejściach pomiędzy klatkami. Myślę, że dzięki temu Wasze filmy nabiorą głębi. Zapraszam.